Musimy się zamienić, więc tak. Słuchajcie, Michał, ja bym się przywiązał jednak. Wiesz co, naprawdę ta lina się plącze. Ale co tam chcesz robić z tyłu? Co? Co tam chcesz z tyłu zrobić? No film, zdjęcia i zobaczyć, jaka jest sytuacja i tyle, nie? Czyli nie będę tam nic rozwalał. Janek, spokojnie, jest dobrze. A jak się, Marcin, na to zapatrujesz? Na tą ich akcję? Nie działają. Ja chciałbym wszystkie szczegóły nie pytać. No to zaraz zobaczymy, tylko zobaczymy panów kamikadze, którzy tutaj wchodzą. Michała i Andrzeja. I powiemy tak, nie róbcie tego sami w domu. No w domu trochę ciężko coś takiego zrobić. Ani żeby wam takie pomysły nie przychodziły do głowy, jak wchodzicie do podziemi. Do tego jest potrzebny i sprzęt, i doświadczenie. Tak jak ja. Dobrze. To nie wiem, czy kasku nie będę musiał zdjąć. Nie, on się mieści bez kasku. Bo nie ma kasku na głowie, to się mieści. Ale nie haczy jeszcze. Jeszcze. Tam jest ciaśniej. Docieplacz masz do neopronu, czy nie? Co? Andrzeju, nie masz docieplacza? Andrzej, no? Nie będziesz. Ładnie czujesz, że ten... Tak też myślałem. Za ciasno? Dobrze. Oświetlenie podwodne macie jakieś? Ale wiesz, ale po prostu... No, gitara. Ono są w wodzie, to nie ma tej groźby, że... Tylko że będzie tu palcami potem wiesz, po naciskach, to one się... Bo to jest chłodnie, czyli ta maszyna... Jak fajnie, chłodnie się robi. A. Czyli tak, poszli. Tak jest. Ekipa jest profesjonalna, będziemy ich pilnować. Ja nie miałem tlenu, bo tego nie było za dużo. Tlenomierz jest, także spokojnie. Wszystko mamy pod kontrolą. Jak tam sytuacja? Wiesz co, znowu ten tym śmiesznym dziurawym kombinezonie przyjechał. Panie Janku, a co pan robi z wodą? W tej chwili, co teraz robimy z wodą? No do wody dosypujemy tak, na 10 litrów wody dodajemy 4 kilo cukru i 10 deko drożdży. Aha, i te 4 kilo cukru i 10 deko drożdży pokaże nam, w jaki sposób ta woda przepływa. Tą rurką, ta rurka jest chłodzona tutaj wewnątrz tej kopalni i potem do tego kurka na wierzchu, a ta duża komora, która jest, jest cała wypełniona zacierem. Czyli wszystko już potem, wiemy. Gdzie zbierali się ludzie, no? Dokładnie. No, a tak bez żartów, no to po prostu trzeba zrobić kilka dziwnych badań, dziwnych procesów, żeby stwierdzić, w którym kierunku przepływa woda. Ponieważ woda nie zalega na stałe w sztolniach, nie zalega na stałe w szybach. Ta woda się gdzieś tutaj gromadzi, ona przepływa, przedostaje się szczelinami. Poziom wody niby jest stały, ale tak naprawdę ta woda gdzieś tutaj ucieka. Koledzy, słyszymy, są, rozmawiają, czyli się jeszcze nie potopili. Z drugiej strony panowie tutaj robią doświadczenie z szybem. Mamy następnych górników, którzy nam tutaj schodzą. Przypadkowy turysta. Przypadkowy turysta, no tak, to wszyscy są przypadkowi dzisiaj. Tak. No i będziemy kontynuować. Witam. Cześć, witam cię. Tyszu rozumiem, nam grzebie.
Wiecie co, ja myślę, może nie nas nie tak dużo w tego, z tym cenem to mam rzeczywiście kłopot. Nie, na razie jest okej tutaj. Na razie jest super. A mają miarkę? No. Mają miarkę te nowo? Wody, do góry dużo wody, widzę. Dużo wody tam. No wyszło, no popadało do góry. Czekałeś te wyniki, opiechała?